GTV. Wszystko, co chcesz wiedzieć o kominkach. Dlaczego warto zainteresować się piecami na pelet? Bo są oszczędne, ekologiczne. Pelet to paliwo odnawialne. Mogą pasować do najbardziej wyszukanego, ekskluzywnego wnętrza. Tyle słowem wstępu. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam na spotkanie z Jarkiem, naszym ekspertem. Podoba Wojtek płomień tutaj z tego wkładu na pelet. Słuchaj, właśnie zauważyłem, że płomień jest prawie taki sam jak przy drewnie, a zwykle o drewnie rozmawiamy. No to jest dalej drewno, tak? Pelet nie jest niczym innym, to jest biomasa z odpadów, granulat z drewna, także... Paliwo odnawialne. Właśnie to paliwo o wiele jest czystsze niż na przykład ekogroszek, którym też się ogrzewamy, bo tutaj ja zaznaczam, że też kominkiem możemy ogrzewać dom, możemy ogrzewać mieszkanie, czyli tutaj mamy wkład, więc go zabudujemy. Możemy ewentualnie ogrzewać też piecem bądź kotłem. Słuchaj, powiedz mi w takim kładzie, dlaczego warto się zainteresować takimi piecykami właśnie na pelet? Dlaczego? Ja myślę, że tu wszystko wyjaśnia, tak? Przy kominku no, trzeba drewno nosić. Tutaj wystarczy wsypać. Nawet na kilka dni możemy mieć tego typu zbiornik i wystarczy z pilota włączyć, bądź z chwilą, kiedy snudzi nam się ogień, po prostu wyłączyć. No to jest typowo wkład kominkowy do zabudowania. To jest właśnie dla osób wygodnych, komfortowy sposób użytkowania kominka, albo z drugiej strony do domów szeregowych, gdzie nie ma miejsca na składowanie drewna, bo jak już pewnie się wcześniej dowiedziałeś, drewno musi być suche. 2-3 lata sezonować trzeba, zapewnić sobie co najmniej 6-8 kubików. No i w tym przypadku w domach szeregowych nie ma za bardzo miejsca na to, żeby tyle drewna trzymać. To kupujemy i od razu spalamy, a nie musimy też kupować dużych ilości. Możemy kupić w tym przypadku worek, 2-5. Za niedługo będzie w każdym sklepie, można kupić po prostu, robiąc zakupy spożywczaku, też po prostu worek peletu. Jak pamiętasz, przy kominkach, chcąc nie chcąc, składając dosłownie kilka polan, uzyskuje się wysokie moce. Tu w tym przypadku mamy pilot, zwiększamy sobie moc, ba, możemy nawet zaprogramować, że przechodzimy z pracy o godzinie 18 i w domu już mamy ciepło, bo piec wcześniej się po prostu włączył. Piec albo wkład kominkowy, tak, albo kocioł ten w kotłowni, bo mamy kilka urządzeń. Jasne, na pelet. I tymi urządzeniami spokojnie możemy ogrzewać cały dom o powierzchni nawet 200 metrów kwadratowych. Można za pomocą dystrybucji, tak jak tutaj widzisz, i konwekcyjnie, gdzie wtedy wentylator nie chodzi i jest naprawdę cicho, bo to też warto zaznaczyć. Więc w tym przypadku albo będziemy nadmuchiwać gorącym powietrzem, tak zwaną konwekcją, albo są też te wkłady kominkowe właśnie z płaszczem wodnym, opalane na pelet. A, czyli tutaj też dochodzi ta opcja z płaszczem wodnym? Dokładnie, tak. Ogrzewamy podłogówkę, ogrzewamy grzejniki, możemy produkować wodę użytkową i to wszystko tak jakby mamy w salonie, w sensie, że mamy ten kocioł, tak? Tyle, że to wygląda, tak jak widzisz, bardzo piękny ogień. Bardzo ładnie prezentuje się nam tutaj właśnie przez tą szybę ogień. I mamy takie dwa urządzenia w jednym, tak? Bo raz, że mamy tą dekorację, przy lampce wina możemy usiąść, rozkoszować się ogniem, tą wizją ognia. A druga sprawa, też mamy po prostu ogrzewanie, więc wcale nie musimy budować kotłowni specjalnej. Możemy mieć jedno urządzenie, które dostarczy nam i ciepło, i tą wizję ognia. Znajdujemy się teraz przy innym urządzeniu, na pelet. To jest piec na pelet. Piec taki wolno stojący, jak popularne były piece na drewno, tak tutaj ten piec prezentuje Ci właśnie opalany peletem. To mnie bardzo ciekawi, jak taki piec się obsługuje? Tak naprawdę obsługuje się go no, rzadko, co kilka dni.
Zasypujemy w tym piecu od góry kilka łopatek. Ewentualnie możemy cały worek w tym momencie dźwignąć. On jest zdecydowanie lżejszy niż worek węgla, więc można albo po prostu tak jak ja w tej chwili, albo z całego worka tutaj wsypać 15 kg i dosłownie co 2-3 dni przy dużych mrozach co dzień może wsypiemy taki worek i to jest wszystko, co tak naprawdę robimy. Jeszcze raz, worek starczy nam na mniej więcej? Zużycie pieca, przy tym konkretnie piecu zużycie jest w granicach kilograma do półtorej przy jakichś dużych mrozach. Jest to piec 7-kilowatowy, czyli powierzchnia 70-50 metrów nie stanowi jakby problemu, można ogrzać poprzez nadmuch tutaj tą kratką. Czyli tutaj nam dmuchacie? Tutaj będzie za chwilę, będziesz czuł jak dmucha, grzeje nam oczywiście szyba, ale też z tyłu są krótce i można zrobić z tego pieca rozprowadzenie. Także tutaj to użytkowanie właśnie jest dość komfortowe. No rzeczywiście, brzmi bardzo. Bo z popiołu mamy tutaj bardzo mało. Co kilka dni wyciągamy ten popiół. I co najważniejsze, tutaj tak jak już wcześniej nawiązuję cały czas do tego, że możemy zaprogramować ten piec, aby on się sam włączył, sam się wyłączył. Za chwilę to zademonstruję. Mamy pelet, koszyczek jest czysty, w popiołu też za wiele nie ma. Zamykamy drzwi, wciskamy jeden dosłownie przycisk i to jest wszystko. O, słyszysz? Pierwsze stuknięcie peletu, tak? Czyli tak. Może zrobimy mały eksperyment, włączymy stoper. Właśnie. Jak długo to będzie trwało? Start. Widzę, że w piecu się już pali, czyli... Tak, zajęło nam to, jak widzisz, 3,5 minuty. 3,5 minuty na co? Na uruchomienie pieca. Brzmi naprawdę dobrze, naprawdę. Czyli 3 minuty to naprawdę niewiele, żeby ten sposób to ciepło. No dokładnie, w kominku musimy co najmniej popalić pół godziny, żeby wyraźnie zaczął ten kominek nas grzać. Przy piecu dość szybko pojawia się ogień, niemalże natychmiast możemy włączyć wentylator naddmuchowy. I czyli taka nasza farelka. Taka nasza farelka. I poczuć dosłownie po kilku minutach to ciepło już na własną... Rzeczywiście, ja czuję bardzo wyraźnie. Piec można też uruchomić zdalnie poprzez wysłanie do niego komendy SMS-em. Jak masz aplikację, tak? Rozumiem? Dokładnie, tak. I wtedy wysyłasz komunikat do pieca i on się nam w tym momencie uruchomi. Kiedy jest to przydatne? Kiedy na przykład taki piec jest montowany gdzieś w górach, tak? Chcesz przyjechać sobie na weekend i już masz ciepło w domu. Brzmi naprawdę nieźle, no. I oprócz tego ten kształt, myślę, taki trochę futurystyczny i materiały, z których jest zrobiony. Co to są za materiały? W tym konkretnym przypadku jest to ceramika, taki kafel, który tą glazurę może mieć w różnej kolorystyce. Kolorny kształt tak naprawdę, bo tu rozejrzysz się po naszej ekspozycji, mamy różnych producentów. Tak naprawdę te piece naprawdę różnie wyglądają. Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Piec można po prostu w każdym domu zastosować, można go podłączyć wszędzie. W każdym domu, który ma komin, to już jest dosłownie na 2-3 godziny roboty, bądź nawet w każdym domu, gdzie komina nie ma, bo to też dzisiaj problem nie jest zrobić komin z rur pasoodporny. Kiedy stwierdzimy, że na przykład w tym miejscu nam nie pasuje piec, a chcielibyśmy go zupełnie gdzie indziej, albo nawet do sypialki, to też nie jest problem z rur dwupłaszczowych, z izolacją ten komin zrobić w odpowiednim miejscu, pod piec konkretnie usytuowany. Rozmawialiśmy i widzieliśmy cały piec na pelet z zewnątrz. Mm-hmm. No i teraz rozumiem, chcesz mi pokazać tą technikę i piec od wewnątrz.
Dzisiaj elektronika jest już wszędzie tak naprawdę. Dlaczego miałoby jej nie być w piecu? I chodzi nam głównie o to, aby tutaj sprawność była bardzo wysoka, czyli żeby mało zużywał pelletu, aby mocno grzał, ale też z drugiej strony, aby nie zatruwał środowiska. I tutaj ta elektronika tak naprawdę jest bardzo ważna, aby ona była dobrze wykonana, z dobrych podzespołów. Właśnie, co jest tutaj istotnego? Opowiedz o tym, co tutaj widać. To mamy tutaj płytę główną, to jest taki mózg tego urządzenia. Mamy wentylator naddmuchowy prawy, wentylator naddmuchowy po przeciwnej stronie lewy, czyli na jedno pomieszczenie, drugie pomieszczenie. I to, co najważniejsze jeszcze, tutaj taki panel informujący nas, czy tak naprawdę mamy pelet, czy kiedy chcemy skasować jakiś błąd, tak, to jest też tutaj, więc możemy... Możemy sterować stąd. Tutaj tak. Po prostu włączyć, sterować go stąd. Tak, teraz widzisz, sprawdzanie z wszystkich czujników. Uruchomił się. Uruchomił się. Za chwilę piec wystartuje. Po spotkaniu z naszym ekspertem mam bardzo pozytywne wrażenie, jeżeli chodzi o piece na pelet. Wydają się bardzo łatwe w obsłudze, intuicyjne, są nowoczesne i na pewno bardzo wiele ludzi, którzy nie mają czasu na co dzień, którzy są zabiegani, będą bardzo pozytywnie zaskoczeni takim rozwiązaniem, także tylko teraz pozostaje Wam wybrać odpowiedni piec do swojego mieszkania, do swojego wnętrza i rozkoszować się bardzo szybko tym komfortem, który daje taki piec na pelet.